FC Bayern, Lewandowski. Bayern Monachium to jest wielki klub i widać to tutaj na każdym kroku. Monachium to piękne miasto, co będzie jeszcze okazja zobaczyć w tym materiale. To są wystarczająco powody tak na dobrą sprawę do tego, żeby wybrać się tutaj i zrobić reportaż, ale nie są to argumenty, które nas przekonują. My wybraliśmy się do Monachium z jednego powodu. Ten powód nazywa się Robert Lewandowski. Po meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, w którym polski napastnik zagrał pełne 90 minut, nie ma mowy o treningu z pełnymi obciążeniami. Dlatego Roberta Lewandowskiego, tak jak wszystkich piłkarzy podstawowego składu Bayernu Monachium, na boisku nie zobaczyliśmy. Ale i tak było na co popatrzeć. Na przykład na grę w dziadka, której tempo może przyprawić o zawrót głowy, zwłaszcza operatora kamery. W tym czasie piłkarze pierwszego składu mistrza Niemiec jeździli na rowerach, a my tuż po treningu wsiedliśmy nie na rower, ale do samochodu jednego z nich. Jak jesteśmy dzień po meczu, to jest trening regeneracyjny, więc albo zostajemy tak naprawdę na siłowni i tam albo na rowerkach, albo biegamy na bieżni, a dzisiaj akurat fajna pogoda się zrobiła, więc ci co grali, to wyszliśmy na rowery normalne na zewnątrz i po prostu normalnie pojechaliśmy do parku i trwało to też taki z pół godziny, czyli kolejny tak naprawdę też trening regeneracyjny. Dzisiaj oglądaliśmy sobie trochę treningu tego, który był na płycie. Pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z Tobą a propos tej gry w dziadka w Bayernie, że jak się wejdzie do środka, to trudno wyjść. I faktycznie niby wszyscy robią to samo, tak jakby się oglądało, nie wiem, trening w polskiej ekstraklasie czy na treningu reprezentacji polskiej, ale jakoś tak mieliśmy wrażenie 4 razy szybciej. Faktycznie ciężko wyjść z kółka, jak się do dziadka już wejdzie? No czasami tak, czasami jak kogoś się złapie, że tak powiem, przysłowiowo w tym dziadku, no to już ta złość idzie w górę i zaczynają się naprawdę spięcia takie, że już na ślizgu zaczynają wchodzić, więc no faktycznie, czasami jak ta piłka zacznie chodzić, to trzeba nadążyć za to, żeby jeszcze nie, że piłka szybko chodzi, to też jeszcze trzeba grać, więc nie, no to są fajne rzeczy, bo to są niby proste rzeczy, ale które jakieś tam... Ta różnica między graniem a graniem też właśnie da się zauważyć. A też miałem wrażenie, że bo dziadek to jest czasem dla trenerów coś takiego, zagrajcie sobie w dziadka, ja sobie coś tutaj z kimś pogadam i coś ustalę. A Guardiola patrzy na to. No poważnie, jak, no tak, nie? Tak, dokładnie. Tu dziadek nie ma tak, że o, pograć sobie, poklepać, tu coś nie. No tu trzeba na poważnie być skupionym od pierwszego praktycznie kontaktu do ostatniego, bo tak jak powiedziałem, jak się tak trochę wejdzie na luzie, coś źle się raz zagra, wejdzie się do środka, to wtedy można już za szybko nie wyjść z niego i właśnie to trzeba być skoncentrowanym od początku, że pomimo tego, że jak się wejdzie do środka, no to też trzeba jak najszybciej z niego wyjść, żeby po prostu nie złapać, że tak powiem, tej zadyszki. No. Chciałem zapytać jeszcze o dzień wczorajszy, o ten mecz Ligi Mistrzów i o taki dzień meczowy u Pepa Guardioli. Czy to jest tak, jak on sobie lubił robić w Barcelonie, że to jest raczej dzień taki luźny i nie ma zgrupowania przedmeczowego i wszyscy sobie dojeżdżają gdzieś tam od siebie? Czy wy jesteście skoszarowani faktycznie dzień już wcześniej w hotelu, tak to jak wielu polskich trenerów robi, mówiąc, że to jest ściągnięty wzór z zagranicy? Znaczy, jeśli chodzi o te mecze, które graliśmy, to różnie. Na przykład 2-3 razy graliśmy wieczorem już, no to spotkaliśmy się w dniu meczu. Mieliśmy jakiś krótki rozruch i później tak naprawdę jechaliśmy do hotelu, obiad i parę godzin odpoczywaliśmy, jechaliśmy na mecz. Akurat przed Ligą Mistrzów, teraz, dzień przed, ale też takim wieczorkiem pojechaliśmy już do hotelu, więc akurat tutaj to się zmieniło, ale to jest tak naprawdę ciężko określić, jak jest zawsze. No, czasami jest tak, że po prostu przyjeżdżamy w dniu meczu rano do ośrodka treningowego, tam jakiś krótki rozruch i jedziemy do hotelu, Wydaje mi się, że czasami siedzenie 2 dni w hotelu też nie ma sensu, bo jak się gra mecz o 20:45, to nie dość, że cały dzień się czeka na ten mecz, to jeszcze dzień wcześniej już jest się zamkniętym, więc na dłuższą metę, jak się gra tak co 3 dni te mecze, no to faktycznie nie jest to łatwe, ale z drugiej strony no, też nie robota. Mamy nic, robota właśnie, jak każą nam dzień wcześniej być w hotelu, no to będziemy i dzień wcześniej i na pewno nie będziemy narzekali, tylko będziemy robili wszystko, aby się równie dobrze przygotować. Jedziemy sobie samochodem, to jest dobry moment, żeby zahaczyć o tematy motoryzacyjne. Ciebie kręci motoryzacja. Nawet nie chodzi mi o samochody, wiesz, tylko kiedyś usłyszałem, że lubisz quady. I faktycznie jest gdzieś taka w tobie pasja?
No to jeśli chodzi o motoryzację, to faktycznie, nie tylko samochody, ale jak byłem małym dzieciakiem, to też bawiłem się trochę motorami, motorowerami jeszcze jak byłem mniejszy, więc no, zawsze mnie to kręciło, zawsze coś, co, na czym można pojeździć, niekoniecznie szybko, ale można pojeździć, co ma, nie zawsze cztery kółka, bo też i wodne rzeczy lubię, jak skutery wodne, coś podobnego, więc to jest coś, co faktycznie mnie kręci, co lubię. No ale wiadomo, że też czasu nie mam za dużo, żeby na takich rzeczach się pobawić, ale jeśli jest ku temu okazja, to robię to z wielką chęcią. A jeśli chodzi o quady, to jest bardziej taka jazda przeprawowa, gdzieś przygoda i w teren, czy raczej jazda na torze i takie elementy techniczne? Raczej takie, znaczy bardziej techniczne, a w sumie to nie na quadzie, jak już jeżdżę, to nie jeżdżę z nie wiadomo jaką szybkością, bo teoretycznie quady też no to są takie no, niebezpieczna rzecz, że tak powiem. Cały, no jest to jakiś element kontuzjogenny ewentualnie. No dokładnie, więc akurat tutaj takie bardziej techniczne właśnie, jak już jakiś przejazd przez coś, przez błoto, przez wielką kałużę, pod górkę, gdzie tam faktycznie trzeba się natrudzić, no to takie rzeczy jak najbardziej. No, ale wiadomo, że jak robi się takie rzeczy z głową, to można jeździć i na quadach nawet. Przyjechaliśmy do Monachium, trafiliśmy na bardzo dobrą pogodę, ale pierwsze różnice, jakie się rzucają w porównaniu do Dortmundu, nie mówimy w ogóle o sprawach sportowych, to jest to, że to miasto jest po prostu bardzo ładne. Dortmund, no trudno powiedzieć o tym mieście, że jest ładne. Znaczy, na Dortmund nie narzekałem. Też mi się dobrze mieszkało, ale faktycznie, jeśli chodzi o Monachium, no to jest bardzo fajne miasto. Dużo się dzieje, dużo można też zrobić, jak nawet ma się wolny czas, więc no wiadomo, że jeszcze nie poznałem wszystkiego, ale jeśli chodzi o miasto, to naprawdę jest fajne i fajnie się tu żyje przede wszystkim. To gdzieś tutaj już, tak? No to jest po prawej, to tylko chodzi o parking. Chodzi o miejsce. Tak. Mówiłem, że sobie porozmawiamy o tym żywieniu, bo ty się stałeś trochę taką osobą, która się z tym kojarzy. Pewnie też przez wzgląd na twoją żonę, na Anię, która jakby promuje ten zdrowy tryb życia, ale wy macie faktycznie razem taką zajawkę na zdrowe odżywianie się? Czy ty tylko gdzieś po prostu czerpiesz z tego, czym ona cię inspiruje? Znaczy przede wszystkim Ania, no już mało powiedziane, że się interesem, no, zna się już na tym, więc chcąc, nie chcąc, przez te parę lat, kiedy ona się zaczęła tym zajmować, to też ja tą wiedzę też poznałem, więc też zacząłem się tym interesować. Wiadomo, że nie aż w takim stopniu jak Ania. No Ania cały czas nad tym siedzi, cały czas czegoś nowego się dowiaduje, coś nowego mi przygotowuje przede wszystkim, ale ja już, tak jak powiedziałem, no, chcąc, nie chcąc, też już wiem, jak to wygląda, co mi pomaga, też obserwuję swój organizm i też widzę, że jednak to przynosi efekty, no bo teoretycznie Ania wszystko, co robi, to tak naprawdę testuje na mnie, no bo jestem takim najlepszą osobą, najlepszym przykładem do tego, chomikiem, że jesteś doświadczalny. Tak, jestem chomikiem doświadczalny, no bo ja mam tak na tyle, mój organizm jest eksploatowany praktycznie cały czas, fizycznie, psychicznie, więc ja powiedziałem kiedyś Ania, jak to mi pomoże, no to tak. No i to tak naprawdę do dzisiaj wszystko to, co ona coś przygotowuje, ja to sprawdzę i powiem, okej, to mi pomaga, no to stosuję. A jakbyśmy na przykład, jeśli jesteś dzisiaj po treningu i masz takie menu. No. Trening był no niewymagający dzisiaj, tak, bo raczej regeneracja i jakieś rowerki, jakieś lekki, to co sobie zamawiasz? Znaczy jeśli chodzi o jedzenie jako jedzenie, no to ja praktycznie mogę jeść wszystko. To nie tak, że muszę tyle x kalorii zjeść, lecz nie. Czegoś takiego ja w ogóle nie lubię, no bo po prostu jak mam chęć, to zjem. Tylko na przykład wiem, że staram się na przykład desery jeść przed obiadem. To już tam wielokrotnie mówiłem, bo wiem, że na przykład zjedzenie deseru na końcu powoduje zakwaszenie organizmu. A co zakwaszenie powoduje? To, że regeneracja następuje dłużej albo czy po prostu organizm szybciej się męczy. Jak a to się da odczuć jakoś, nie wiem, jak to się no zaczyna wprowadzić do swojej diety? Znaczy przez pierwszy, ja jak to zmieniłem, to pierwszy miesiąc, tak dwa miesiące, to musiałem się na to wszystko przestawić. No bo wiadomo, że jadłem tak jak popadło, co mi na talerz podano, to jadłem. Ale też na przykład zmieniłem to, że na końcu staram się jeść, nie wiem, białko, tak? Czy mięso, czy rybę, no bo to powoduje, to się to
To jest podobno taki naturalny odruch człowieka, tak? Bo... Teoretycznie tak, tak, powinno być. To takie nawyki, że jak dzieciaki na przykład, jak są takie dzieci, jak jedzą chleb z szynką, to najpierw zjedzą chleb, czy tam bułkę, a później tam szynkę. No, ale czyli później ten, tak, a później te nawyki, wiadomo, jak to się je, no to już to spowoduje, że po prostu o tym człowiek zapomina, no i je tak, jak już się przyzwyczaił, bo to jest normalne, jak zaczniesz dużo pić czegoś, tak, jeść czegoś, no to do tego się człowiek przyzwyczaja i nagle jak to odstawisz, to w jakimś czasie organizm nagle domaga się, no bo cały czas to jadł, a nagle to zostało odstawione, więc domaga się tego właśnie, żeby znowu to zjeść czy wypić, więc to tak, tak to funkcjonuje i ja powiedziałem na początku sobie, spróbuję, no. Dlaczego mam nie spróbować, jeśli to mi pomoże, to czemu nie? Ale to już się zaczęło, jak grałeś w Lechu Poznań? Czy... Nie, to się zaczęło jakieś 3 lata temu. 3 lata temu, czyli tak? Po jakimś... Czyli wcześniej co? Czyli wcześniej po prostu normalnie. Normalnie, tak? O Jezu, przecież ja byłem taki słodkości, jak tak? Ja jechałem z Poznania do Warszawy samochodem, to w miejscu pasażera to tam Snickersy, dwa batony. Tak, to takie wszystkie takie rzeczy naprawdę. I ja lubiłem to, chociaż byłem, a jestem chudy, dobrze zbudowany, to nic mi nie przeszkadza. Tak, no to, ale stwierdziłem, mleko, to codziennie mleko ja na przykład piłem. Był z płatkami, więc w pewnym momencie tak przychodziły takie treningi z rana, gdzie ja się czułem taki senny, trochę taki w cudzysłowie zamulony i tak od tego tak naprawdę się zaczęło. I na początku Ania mi powiedziała, żebym odstawił mleko, ale z tego względu, że organizm laktozy już nie przyjmuje, no bo tam do któregoś roku życia, 16, 17, nie wiem dokładnie, to jeszcze przyjmuje, ale później już organizm po prostu tej laktozy nie przyjmuje i powoduje to, że mleko powoduje osłabienie organizmu. I ja odstawiłem i słodycze, i mleko. Było to bardzo ciężkie, bardzo. Ale powiem szczerze, teraz, na przykład jakbym zjadł, nie wiem, pół, załóżmy, batona, to już bym tak dla mnie by było... Dwie tabliczki czekolady przywieźliśmy z Polski do siebie, no ale... No to może przez rok zjem. Nie, to po prostu tak bym się zasłodził, że z jednej strony jestem szczęśliwy, że tak już jest, że nie to, że jem. Kiedyś to bym z 5 batonów zjadł i nic. A teraz naprawdę jest duża różnica i się z tego bardzo cieszę, bo... Ale to jest taka różnica. To jest też tak, bo są organizmy, które po prostu pewne rzeczy tolerują, a pewne nie. I też sobie musiałeś zrobić, nie wiem, badania, czy musiałeś się jakoś, czy po prostu poznałeś na tyle siebie, że wiesz, że... Nie, też robiłem badania. Robiłem też analizę pierwiastkową włosa najpierw. To jest bardziej o witaminy, których mi brakowało i tak dalej. Później robiłem tolerancję, co powinienem jeść, czego unikać. Ale to też wiadomo, że to co jakieś trzeba powtarzać, no bo co z tego, że człowiek, na przykład mi wyszło, że przez tam 3 miesiące muszę mniej bananów jeść na przykład, no ale to za te parę miesięcy, jakbym powtórzył wyniki, to okazało się, że już teraz na przykład mogę, no bo to jest tak właśnie, że organizm jak coś często jest, to się do tego przyzwyczaja, jak się do tego przyzwyczaja, to później może mieć właśnie nietolerancję na to, no bo już tego nie potrzebuje, więc to jest czasami skomplikowane nawet do wytłumaczenia, ale, no ale się... tych rzeczy jest wiele naprawdę. Pamiętasz, jak byliśmy na kadrze w tunelu aerodynamicznym? Byli tam instruktorzy z zagranicy, no, dla których powiedzmy piłkarze nie są osobami jakimiś znanymi. I jak oni mieli wskazać kogoś, kto najlepiej sobie radził pod kątem koordynacji w tym tunelu aerodynamicznym, to nie wiem czy wiesz, ale wskazali Ciebie. No. I to mnie interesuje jakby, jaka jest geneza tego, bo na przykład, nie wiem, Zlatan Ibrahimowicz ma fantastyczną koordynację, bo jako młody chłopak uprawiał taekwondo czy sporty walki, tak? Jakby jak to jest u Ciebie, bo są pewnie takie typy osób, które na WF-ie, niezależnie od tego, czy dasz im piłkę do siatkówki, czy do piłki ręcznej, to dadzą radę, nie? I właśnie to mnie interesuje. Nie, no tutaj akurat faktycznie trzeba wrócić do tych lat dzieciństwa i ja powiem szczerze, że na WF-ie dzięki wychowaniu fizycznemu tak naprawdę mam to, że mam tą sprawność, bo ćwiczyłem różne dyscypliny, drużynowe, niedrużynowe i też gimnastykę. I akurat miałem szczęście, że moimi wafistami był mój tata i moja mama, więc akurat tutaj mnie dobrze pilnowali. No, powiem szczerze, że dzięki tak naprawdę wychowaniu fizycznemu w szkole, w podstawówce, w gimnazjum, to teraz to mam ten plus, że faktycznie ta koordynacja, ta sprawność, bo widzę też jak są różne inne ćwiczenia, że faktycznie tych wielkich problemów nie mam, żeby coś nowego przyswoić i zaraz to wykonać. I tak się wiele razy zastanawiam, dlaczego tak czasami, już nie chcę być jakiś tam, że łatwo mi to przychodzi, ale że tak, że nie mam z tym większych problemów. Jest coś takiego, bo smykałka się ma do czegoś. Tak, nie? To stwierdziłem, że jednak no, ten WF w szkole i w podstawówce mi dał to, że nawet na boisku będąc, to mi też pomaga, bo to wiadomo, że jakby się ćwiczyło tylko piłkę nożną od małego, no to człowiek by taki typowy, te ruchy by miał takie typowo dla... Takie, no, niezbyt... Pamięć mięśniowa też tak, by pamięć mięśniowa ograniczona właśnie, dokładnie by była. A tutaj to, nie wiem, jakieś tam przepchanie, czy nawet jakieś nawet... Wiadomo, często się wywalamy. Nawet miałeś taką sytuację chyba w meczu z Wolfsburgiem, gdzie mogłeś strzelić gola wyprostowaną nogą, gdzie nachodziłeś na piłkę. To też jest taka sprawność troszeczkę z innego sportu. Dokładnie, tak? No to są właśnie takie te szczegóły albo te boiskowe sytuacje, które
mogą pomóc w tym, że nie wiem, strzeli bramkę, coś, jakieś fajne zagranie, a to też spowodowane jest tym, że jednak za dzieciaka trenowało się na WF-ie na przykład gimnastykę czy inne sporty, no, które też pomogły w tym, żeby ta ruchowość była dużo większa niż u, w cudzysłowie mówię, normalnego człowieka. I to jest dobry moment, żeby wesprzeć akcję, którą Ania Lewandowska wspiera z tym WF-em, nie? Żeby powiedzieć wszystkim, tak. chodźcie na WF-em, tak, tak. To nie jest tak, że Ania... To wyszło z rozmowy teraz, tak? Tak, dokładnie, ale to jest ważne. Ja wiem, że sam wiem, no, przeżyłem tak naprawdę od małego i wiem, i też mam przykład, miałem z moich kolegów w klasie, którzy na początku z tym WF-em, no to też nie było dla... Byli, którzy... Była nasz piątka, szóstka, o tak. I faktycznie nasza piątka potrafiła we wszystkie dyscypliny tak sobie radzić, a reszta trochę tak jakby odstawała. Ale po jakimś czasie, jak to wszystko tak patrzę, że ci, co nawet tam mieli, nie wiem, w cudzysłowie nadwagę, to kurde, aż fajnie się grało i wszyscy szli w górę. I to też było fajne, że to też powodowało, że oni chcieli, rywalizacja, że oni chcieli iść w górę i kurde, później praktycznie reprezentacja szkoły, praktycznie jedna klasa, nasza klasa, to wszyscy z naszej klasy byli. To też było fajne, że też mamy taką zgraną i mocną ekipę. Równanie w górę, a nie równanie w dół. To jest ważne w rywalizacji. Słuchaj, to żeby tak nie było, że tylko gadamy o tych wszystkich rzeczach dookoła, to też chcieliśmy trochę porozmawiać o piłce. Oczywiście na niej się znamy najmniej, to tak, tak. Wiadomo, o tym wiesz najlepiej. Ale no, to też interesuje ludzi, bo transfer był duży, kluby zupełnie inne mimo wszystko, nawet jeśli chodzi o styl gry. I Ciebie chciałem o to zapytać, jak Ty się odnajdujesz, bo nawet patrząc przez pryzmat Ligi Mistrzów, no Dortmund to jest drużyna, która gra ten blitzkrieg, nie? Te wojny błyskawiczną, czyli szybciutkie kontry, nie wiem, 9-11 sekund i tak dalej. Bayern tak grać nie będzie. I to było widać w tym pierwszym meczu z Manchesterem City, że Wy się mimo wszystko troszeczkę męczycie. Jak Ty się odnajdujesz w tym i czy to jest dla Ciebie duży przeskok? Znaczy nie, no w Borussii też graliśmy atak pozycyjny, no. Szczególnie jak graliśmy u siebie, gdzie drużyna przyjeżdżała i broniła się, więc... to nie jest duża różnica. To jest, ja akurat nie mam problemu z tym, żeby czy grać w kontrataku, czy grać w ataku pozycyjnym. Akurat... Ale masz coś pewnie, co wolisz. No bo nie wierzę, że tak nie jest. To zależy. Nie, no bo ciężko powiedzieć. No, ja akurat jestem taki zawodnik, że się potrafi dostosować do jakiejś tam taktyki. Wiadomo, że te początki zawsze tam człowiek poznaje, jakieś tam, szczególnie w tych pierwszych meczach, zawsze te małe szczegóły, jakieś tam, a to za mocno, a to za lekko piłka, a teraz to naprawdę już zagłębia się to coraz bardziej. Oprócz tego, że mamy też trochę kontuzji, ale już powoli wychodzimy na prostą, że tak powiem, bo już wielu chłopaków wraca. Więc to też jest fajnie, no bo grając w ataku, ja będąc w ataku, no to też fajnie mieć tych ofensywnych piłkarzy obok siebie, a nie zawodników, którzy na co dzień grają w defensywie, więc to też na pewno jakaś różnica jest. Ale pomimo tych kłopotów kadrowych i w ogóle, bo nie ma co się szukać, nie mamy jeszcze tej top formy, ale z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że jeszcze nie teraz. No, nie macie top formy, a wygrywacie mecze, to chyba najbardziej komfortowa właśnie, sytuacja. A rok temu Bayern miał od początku tą top formę i wiemy, co się zdarzyło na koniec sezonu, w tym najważniejszych momentach. Więc tutaj akurat z jednej strony cieszymy, że pomimo jakichś tam problemów, to i tak wygrywamy i to nie jest byle kim. Zgadzasz się z taką teorią, że jest coś takiego jak sieroty po Jurgenie Kloppie? Bo jak sobie prześledzisz piłkarzy, którzy odchodzili z Dortmundu, to w zasadzie poza Dortmundem oni sobie no nie radzą. No Lucas Barrios, dzisiaj tego piłkarza na tym poziomie, na którym był, nie ma. Nuri Sahin, który poszedł do Realu Madryt, nie poradził sobie. Poszedł do Liverpoolu, nie poradził sobie. Wrócił do Dortmundu, zaczął grać. Shinji Kagawa, to samo. Wraca do Dortmundu, strzela dwie bramki. Jest jakiś taki syndrom uzależnienia od tego klubu. Mario Götze jeszcze nie możemy do końca ocenić, bo on ten sezon miał taki 50-50, tak? Tamten, no to był kontuzjowany i tak dalej. To może zawodnicy, którzy szli poza granicę Niemiec, no, mają z tym rolę. To można tak też. Chyba tego się możemy trzymać. No właśnie. Więc nie, no tutaj... faktycznie tam trzech piłkarzy wyszło, że tak powiem, z Borussii i do niej dwóch wróciło. No, dwóch wróciło, Nuri, Shinji też wrócił, więc... Ty się nie boisz, żeby nie strzelał? Nie, no nie, nie. Dlaczego mam się bać? Klopp, znaczy nie, to tak mówię w cudzysłowie oczywiście, ale Klopp ma coś takiego, że nie wiem, uzależnia od siebie, że jakby no, jest takim gościem, przynajmniej patrząc na niego z zewnątrz, który się chyba takim jest bratem łatą, tak? Że który no, się da... To na pewno tak, no to jest to, co on ma i to, co zawsze też potrafił wykorzystać, to też zawodnicy doceniają, ale wiadomo, no to jest ja...
wiele razem przeszliśmy, wiele wspaniałych wspomnień mam, bo przeważnie podobno się tylko dobre wspomnienia pamięta jak po jakimś czasie, więc... Ale ja wiem, że to już jakiś etap mojej kariery się skończył i ja sobie zdawałem sprawę i trener tak samo, więc tutaj on też wiedział, co będzie i też nie chciał mnie za wszelką cenę zatrzymać, nawet jeśli wiedział już, gdzie mogę trafić. I ja mogę życzyć im powodzenia, może się spotkamy i fajnie, bo oczywiście zagrać już tak na poważnie przeciwko sobie. A no, teraz... że super puchar nie był poważny. Znaczy, no, to wiadomo, no, to było przetarcie tutaj, tutaj tak naprawdę, sezon tak naprawdę się dopiero zaczął teraz. To był tak, powiedzmy, że trofeum do tamtego sezonu. I jest tak, jedna rzecz właśnie, o którą cię chciałem zapytać, to jest ten obrazek, a propos tych właśnie sierot pokropy, nie wiem, czy to widziałeś. No. Jak byś to zinterpretował? No, co autor miał na myśli? Nie no, poczekajmy na koniec sezonu, wtedy będzie można ocenić. Czy byś do tego autobusu chciał? Kto więcej trofeum może wygrać, więc nie no, to wiadomo, że tak czasami interpretacja internautów to nie tak naprawdę nie ma granic, więc... tak, można się pośmiać. Skoro jesteśmy przy obrazkach, to tak sobie pomyślałem, bo wiadomo, że też jak wracasz do Polski, to polują na ciebie fotopstryki, paparazzi. Fotopstryki, można tak powiedzieć. Uciążliwi są? Tak szczerze. Zależy. Jak normalnie podchodzą, no to ja nie mam z tym problemu, ale jeśli przesadzają, to wtedy ja się denerwuję. Ale nie jak Kuba Wojewódzki, że od razu się z pięściami rzucasz na nich. No od razu nie. Okay. Od razu nie, bo kiedyś to jest stara też sytuacja, ale która też moim zdaniem trochę pokazuje. To chodzi mi o to zdjęcie. Aha. Mam wrażenie, że ty nie jesteś gościem, który się lubi lansować. Lansować, no co znaczy słowo lansować? No. To znaczy, no nie wiem, wydawać pieniądze na rzeczy, które, na które można wydać mniej, a powiedzmy cię tak nie kręcą, więc nie trzeba przepłacać. Wiesz, o co pytam? A, no to tak. Pytam o to zawartość tych torebek. Wino El Sol 17,95. Nie było lepszych. Tak? Naprawdę, poszedłem do sklepu, to tam było tak, że ktoś przychodził do nas i mówię, że jakieś wina trzeba kupić, a nie było lepszych. A wiem, że akurat ta osoba, która ze mną przychodziła ostatnio, mówiła, że smakuje jej to wino. A, że smakuje? Tak, że to dobre wino, w sensie niedobre, w sensie, że smakuje jej. Więc mówię, a że nie było lepszych, no to mówię, dobra, no jak smakowało jemu ostatni raz, no to wezmę. A, czyli teraz już, no to wiesz, to też jest, wiesz, niektórzy potrafią wydać 15 tysięcy złotych na wino, a to kosztowało 17,95, no to zawsze to... zawsze to jakaś oszczędność. Rozmawialiśmy sobie w samochodzie o rozpoznawalności twojej w Hiszpanii. Mhm. Mówiłeś, że to się absolutnie zmieniło po tym, jak strzeliłeś 4 bramki Realowi Madryt, to oczywiste. Byliście w Stanach Zjednoczonych na tournée. Czy w Stanach Zjednoczonych jesteś piłkarzem, który jest już rozpoznawalny, czy nie miałeś okazji tego odczuć? Nie, no... Jak pojechaliśmy na spotkanie, mieliśmy tam... Ja byłem akurat z Claudio Pizarro na T-Mobile, no to... Przez godzinę rozdawaliśmy autografy i tak naprawdę jak przyjechaliśmy, to taka kolejka była, że chyba jak już mieliśmy chyba ze 2-3 przecznicze, jak to się mówi, w Stanach do naszego punktu docelowego, to już kolejki były, więc naprawdę tak nie mogliśmy wszystkim dać autografów, ale no, to było szaleństwo i nie tylko wtedy, ale też i na meczu, czy nawet jakichś tam sytuacjach, w których się znajdowaliśmy, gdzie byliśmy. Wiadomo, że kibice też wiedzieli, że jesteśmy, to też jest ta różnica, ale w Stanach no, piłka nożna jest coraz bardziej popularna. Akurat jak byłem na wakacjach w Stanach, oglądałem program, gdzie finał NBA, ten ostatni mecz, oglądało chyba 25 milionów, a jeden z meczów grupowych Stanów Zjednoczonych oglądało 24 miliony. Więc no, to już jest porównywalne zainteresowanie. Wiadomo, że to są mistrzostwa świata, też inaczej, bo liga czasami, no, jak to liga, no, też trzeba mieć sukcesy w lidze, żeby też kibice oglądali, ale to też pokazuje, że jednak piłka nożna ma wielki potencjał w Stanach. Pytam o to z prostego powodu, bo jeszcze kiedy grałeś w Dortmundzie, nie byłeś aż tak rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy widziałeś. I nie wiem, czy widziałeś taki oto filmik. Na koszulkę. Ale wiesz, gość, znaczy, mi się wydaje, że on uważa, że jest podobny do ciebie. W sensie, no, kowalony kolor włosów, powiedzmy, postura i tak dalej. To znaczy, rozumiem, że na pewno byś nie poszedł w stroju piłkarskim. Ale jak to wiemy, w Stanach wszystko jest możliwe. No ale muszę ci powiedzieć, że rozczarowanie jest duże, no bo tym dziewczynom nazwisko Lewandowski niewiele mówiło. Czy to dobrze, czy źle?
Ale tego co wiem, trochę numerów zebrał. No. A, czyli znasz ten film. Nie, widziałem. A najgorsze, że te numery nie trafiły do ciebie. A może najlepiej. A może to i lepiej. What is your name? Wait. Bo ty jesteś dzisiaj w Polsce, no musimy to mówić głośno, inspiracją dla wielu młodych chłopaków i piłkarzy. I oni się bardzo często zastanawiają, która droga jest lepsza. Czy to jest droga właśnie taka, wyjechać jak najszybciej, bo jest jakaś oferta za granicę i trzeba. Ty jednak jesteś dowodem na to, że niekoniecznie tak musi być. Znaczy, że w pewnym wieku ekstraklasa jest dobrym miejscem na rozwój, a jest jeszcze taki, tak jak u ciebie, nie wiem, między 21 a 25 rokiem życia rezerwa, gdzie można się bardzo dobrze rozwinąć też piłkarsko, bo ty się rozwinąłeś piłkarsko. No, zgadza się. Akurat nie ma drogi, nie ma optymalnej drogi. Jeden może, jak wcześniej wyjedzie, dla niego będzie lepiej, dla drugiego, jak później, jak właśnie przejdzie ten każdy tam szczebel. No ja się rozwinąłem, bo no nie ma co się ukrywać. Wiele też w wieku juniora było zaniedbanych. Czyli zrobiłeś karierę pomimo systemu, a nie dzięki. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest idealne określenie, bo wiem, ile później musiałem nadrabiać. I nadrobiłem to, ja nie mówię, że nie. To się da nadrobić. Tak, da się. No ja nadrobiłem to tak naprawdę w wieku tam 20... Zacząłem nadrabiać w wieku 20 lat, to co powinienem już w wieku 17, załóżmy, umieć czy potrafić, a wiem, że jeszcze mogę nadrabiać i albo się uczyć czegoś jeszcze, dużo, wielu rzeczy, bo wiem, że czasami żałuję, że na te aspekty nie zwróciłem uwagi już wcześniej, albo ktoś mi przede wszystkim nie zwrócił. Ale z drugiej strony się cieszę, że zauważam je i wiem, że jeszcze to nie jest mój jakiś tam... że top i że ten limit tak naprawdę jeszcze jest wysoki. Najważniejszy wniosek, jaki płynie do nas z rozmowy z Robertem Lewandowskim, brzmi: chodźcie na WF, to zwłaszcza dla najmłodszych widzów Łączy Nas Piłka. My się do tego dołączamy. Robert Lewandowski mówił dużo interesujących rzeczy dotyczących tego, dlaczego dzisiaj ma taką koordynację, a nie inną, i warto podążać tą drogą. A więc warto chodzić na WF i warto subskrybować kanał Łączy Nas Piłka. Do tego zachęcamy na koniec, a widzimy się na pewno na szlaku, tym razem w jakimś innym mieście, u jakiegoś innego reprezentanta Polski.